ta edycja rajdów czarne. Była to trzecia runda Mistrzostw Polski, Pucharu Polski i Pucharu Rajdów Baja. To jest już duży prestiż, ale i też duże wymagania od strony Związku, Polskiego Związku Motorowego. Frekwencja dopisała. Spodziewaliśmy się 60-70 załóg. Przyjechało prawie 80. Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Ścigali się u nas sami sympatycznie. Przełożyło się to też na jakby jakość i kulturę ścigania, kulturę zawodów. No i cała masa życzliwych ludzi dookoła, co było widać na starcie. Przyszło bardzo dużo osób w różnym wieku, w różnej płci, dzieci i starsi. I po tych uśmiechach na twarzach życzliwych wiemy, że trafiliśmy w dobre miejsce w rajdach. Rajd Baja Czarne to nie jestem ja, to jest cały wspaniały zespół ludzi. Ja się nazywam Andrzej Derendowski, moim partnerem rajdowym jest Grzegorz Wasilewski. We dwóch próbujemy tą pasją zarazić wszystkich dookoła. Jesteśmy dość dużą organizacją, która się bardzo mocno opiera na ludziach tutaj miejscowych z Czarnego. To jest Jacek Wąsikowski, to jest Rafał Kozieł, to jest Sławek Bodnar. Och, mógłbym jeszcze wymieniać sporo. Rafał Letki. Jestem mocno zmęczony, trudno w tej chwili jest mi przypomnieć sobie o wszystkim, ale ludzie z Czarnego to są na pewno ludzie, z którymi chce się pracować. Emocje zdecydowanie z górnej półki. Samochód do tyle odpowiednio przygotowany, że odpala, co jest sporym sukcesem, bo to był ostatni duży kłopot. Natomiast no niestety trochę mało mocy i problemy z zawieszeniem, takie jak były, w sumie takie są. Nie ukrywam, że nasze zwycięstwo zapewne zawdzięczamy po części temu, że no, sporo zawodników, którzy naprawdę szybko jeżdżą, się zmagali też ze sterkami technicznymi. Natomiast z rajdu na rajd ten samochód gdzieś tam jednak zawsze trochę lepiej jedzie. Myślę, że do końca sezonu go opanujemy. I wtedy w przyszłym roku mamy zamiar wystartować w mistrzostwach i tam nawiązać jakąś walkę. No, przygotowanie imprezy jak na wszystkich bajach na najwyższym poziomie, bez zastrzeżeń. Trasa mocno mi pasowała, bo była szybka. Było stosunkowo mało dziur, jak na cross country i porównując do poprzednich rund. No i bardzo szybka prędkości, no, nierzadko przekraczały 150 na godzinę między drzewami po tych dosyć wąskich drogach. No, nie ukrywam, że gdyby nie mój pilot, który dyktował tempo, gaz, teraz jedź swoje, damy radę, to pewnie bym częściej zdejmował na ten wiatr. Drugi dzisiejszy OS, pojechaliśmy naprawdę szybko, 15 km przed metą, no niestety na takim partii szybkich zakrętów uderzyliśmy prawym kołem w drzewo, wygiął się tylny most, dojechaliśmy do mety, wygraliśmy ten OS. Chyba wcześniej musiał być naprawdę szybko. Na trzeci OS ostatni serwis zrobił co mógł, trochę pomógł nam pech Irka Zapletala, ale... Takie są rajdy, taki jest motorsport. Wygraliśmy, bardzo się cieszymy. Trzeci przejazd, no już był trudny. Trasa była już mocno podziurawiona, ale powiem szczerze, że pierwszy przejazd i drugi, świetnie przygotowana trasa, zróżnicowana. No, fantastyczna pogoda przede wszystkim. Spadł deszcz wczoraj, więc tak bardzo... Też było ciekawie. Też było tak. Na prologu już było ciekawie tak naprawdę. Organizacja. Powiem szczerze, jesteśmy bardzo mile zaskoczeni postawą lokalnych władz w postaci burmistrza, który faktycznie widać, że wykazuje olbrzymie zaangażowanie, a dla nas to jest tylko miód na nasze serce.